Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale i tym razem niestety smutna informacja, zła informacja, negatywna informacja, co rzadko zdarzało się na tym kanale w ostatnim czasie, bo zazwyczaj to były pozytywne informacje. No ale dzisiaj niestety Paweł Brożek, taką dostaliśmy informację, Paweł Brożek ma kontuzję bardzo poważną, ponieważ zerwał więzowzrost barkowy. W poniedziałek przejdzie operację i to ma go wyłączyć gdzieś około 6 do 7 tygodni, więc niestety Maciek Stolarczyk nie będzie mógł skorzystać z usług właśnie Pawła Brożka. Jest to bardzo zła informacja, zdajemy sobie z tego sprawę, ponieważ Paweł oczywiście nie był pierwszym wyborem trenera Stolarczyka, ale był takim jokerem. Nawet w tym sezonie udało mu się odegrać taką rolę właśnie jokera, gdzie udało mu się strzelić bramkę decydującą na wagę zwycięstwa z meczu z Zagłębiem Lubin. Mecz ten wygraliśmy 3-2. I ładnie to faktycznie uderzył. Pamiętam, że wtedy jakby powtórka z rozrywki, znowu to zrobił, jak niby jego pożegnanie było, prawda, wtedy w czerwcu z Lechem Poznań, to później odwdzięczył się później Zagłębiem Lubin. Taka historia, ale to nie jest ważne, ważne jest to, że niestety tracimy bardzo ważnego zawodnika. Tracimy zawodnika, który mógłby nam pomóc w niektórych momentach. Niestety to troszkę jest problematyczne, jeżeli chodzi o naszą kadrę, która i tak jest bardzo wąska. Naprawdę, jak na początku sezonu ona była wąska, to teraz jest już tak mega wąska. I niestety zostało nam tak naprawdę 3 napastników, a jak wiemy, Wisła Kraków będzie grała 2 napastnikami prawdopodobnie. Więc będzie to oczywiście Marko Kolar, Krzysztof Dżazga, i jest Aleksander Buksa. Więc jest tu pewien problem, że Maciej Stolarczyk nie ma zbyt dużego manewru, jeżeli chodzi o tą pozycję, i może być różnie, tak? Kartki, być może odpukać, kontuzję, bo niestety to jest piłka, tak? To wszystko się może zdarzyć, jest to sport dosyć kontaktowy. Ale miejmy nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej. Musimy po prostu znaleźć zastępcę dla Pawła, żeby kogoś faktycznie sprowadzić. Jeżeli chodzi o inne informacje, taką informacją jeszcze odnośnie kadry, to że Rafał Boguski, Jakub Bartosz mają, nie jadą na pewno do Zabrza, mają kontuzję, muszą się do końca doleczyć i nie wiadomo co z Wulkanem Sawicowiczem, nie wiadomo czy on pojedzie, czy on będzie w kadrze meczowej, aczkolwiek komplementował go Maciej Stolarczyk, ale wiadomo, on potrzebuje jeszcze czasu, potrzebuje by się to wszystko wpasować w ten zespół, ale chwali go dlatego, że widać, że ma umiejętności, tak twierdzi Maciej Stolarczyk, że umiejętności ma i myślę, że z niego będzie pożytek. Tak myśli Maciej Stolarczyk, ja też tak myślę, bo jak wiecie, może dużo analizowałem jego umiejętności, oczywiście na podstawie jakichś filmików, które są gdzieś tam na YouTubie, także tutaj jak najbardziej. Jeszcze taka może jedna informacja, dzisiaj to będzie jakiś zbiór informacji, że podobno STS, zakłady bukmacherskie, chce pomóc Wiśle Kraków, żeby być po prostu sponsorem naszego klubu wraz z Alphabet, bo Alphabet daje mizerną roczną, dają nam 2 miliony, to jest naprawdę mizerna sumka. Ale STS też chce również pomóc Wiśle, jeżeli faktycznie działacze Wisły Kraków przedstawią taki długofalowy plan klubu. I oczywiście ta bandyterka, która jest niestety, szczerze, przekonaliśmy się znowu, Jaczak wypuścił materiał sprzed 4 lat w dniu, to oczywiście wykorzystał moment, ale w dniu prezentacji Kuby Błaszczykowskiego, więc tutaj to też, wiadomo, zrobił to specjalnie, ale pewnych rzeczy nie spreparował tego w żaden sposób. Niestety takie rzeczy miały miejsce i mam nadzieję, że już się nigdy nie zdarzą, ale
twierdzi właśnie ten prezes STS, że jeżeli ta bandyterka zniknie ze stadionu Wisły, to wtedy Wiśle Kraków pomogą. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o to, ten materiał taki niedzielny. Już jutro będzie mecz, bardzo ważny mecz z Górnikiem Zabrze. Zapowiedź tego spotkania już była na kanale, także zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego materiału. A cóż, ja się żegnam z Wami, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach na tym kanale. Piona!